Maciek, dzisiaj kolejny dreszczowiec w Oświęcimiu wygrywamy i po raz kolejny po dogrywce. Ty w tej dogrywce strzelasz decydującego gola w całym meczu, dwa gole. Jak ocenisz to spotkanie? Było to trudne spotkanie, kolejne trudne spotkanie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ta pierwsza runda nie jest dobra w naszym wykonaniu i te mecze są dla nas bardzo ciężkie, ale może w takich momentach się też buduje ta drużyna i coś się dobrego rodzi. Muszę zadać trudne pytanie, bo w tym drugim meczu w Krakowie twoja zła decyzja mogła zadecydować o rezultacie tego spotkania, ale dzisiaj to można powiedzieć, że taki rewanż osobisty chyba za tą sytuację. Nie, no tak nie myślę. Wiadomo, że ta kara była bardzo głupia i szkoda tej kary, że przegraliśmy ten mecz w ten sposób. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy, a no dzisiaj dwa razy super obsłużył mnie Damian Słaboń i tylko trzeba było strzelić do bramki. No. Maciek, wczoraj pytałem o to Petra Szynagla, dzisiaj ciebie. Zamieniliście się rolami. Ty wskoczyłeś na jego miejsce w drugiej piątce, on do pierwszej. Wczoraj to on był bohaterem spotkania, dzisiaj ty. To chyba dobra decyzja trenera. No, tak to pokazuje. No, chcielibyśmy, żebyśmy bramę strzelali więcej, bo tych okazji mamy naprawdę sporo w meczach, tak? I przewag, i strzałów na bramkę jest dużo, a tych bramek strzelamy mało, bo wczoraj dwie w meczu, dzisiaj też w meczu tak naprawdę dwie i trzecia w dogrywce. I jeżeli tych bramek nie będziemy strzelać 4-5, to będzie ciężko zwycięstwo w regularnym czasie. No. Dziś bohaterem bardziej ty, czy Michał Fikert? Ciężko powiedzieć, bohaterem była cała drużyna, no wiadomo, że to wygląda w ten sposób, że Fiki super broni, że oni grają odpowiedzialnie, że zrzucają się po strzały, że blokują te strzały i bronią od bramki całą drużyną, grają bardzo ambitnie i do tej pory no tak to wygląda. To może oczywiste pytanie, w środę cieszymy się z awansu do półfinału? No musimy to zrobić w środę i jedziemy dalej, no wiadomo jaki mamy cel.